I raz, i dwa, i trzy. Witajcie, i próba mikrofonu. Drodzy widzowie, jak widzicie, dzisiaj nieco inaczej niż zawsze. A po mojej prawej, a po lewej siedzi tajemniczy gość, który do nas dzisiaj dołączy. Jest z nami K. Tak będziemy się dzisiaj do naszego gościa zwracać, ponieważ mimo wszystko chce pozostać anonimowy. Jest z nami, ponieważ ma ogromną wiedzę na temat spraw paranormalnych, więc fajnie będzie móc z nim na ten temat porozmawiać. A to, że nie chce mówić, kim jest, w pełni szanujemy. I wy też to oczywiście na dzień dobry, moi drodzy, uszanujcie. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, takie naprawdę bardzo paranormalne i chcielibyście od K uzyskać jakieś informacje, to śmiało możecie pisać dzisiaj w czacie. No. Ostatnio na pewno się... dzisiaj będzie paranormalna prelekcja od naszego gościa, także będzie bardzo, bardzo merytorycznie. Dzisiaj myślę, że bardzo mało śmieszków będzie, a dużo cennych informacji, których i my się dowiemy, i wy się dowiecie, drodzy widzowie. Mówię to z pełnym przekonaniem, przegryzając tego kerlysa, na którego Gaweł tutaj się czai. Ostatnio też się dużo wydarzyło u nas, różnych rzeczy, dużo zmian, które mieliście okazję pewnie zaobserwować w internecie. Na pewno też sobie o tym dzisiaj co nieco poopowiadamy. Mam nadzieję, że podoba wam się nasza nowa sceneria, ponieważ postaraliśmy się dla was, żeby klimat dzisiejszego live'a był nieco bardziej podniosły, poważny i trochę bardziej mroczny. Tak, i to jest też spełnienie waszych próśb, bo nieraz pisaliście, że fajnie jakby ta cała koncepcja wyglądała trochę bardziej mrocznie. No i trochę musieliśmy zrobić tutaj u mnie w salonie małe przemeblowanko, ale finalnie wszystko się udało. Mamy nadzieję, że będzie wam się podobać. Dajcie znać, czy nas dobrze słychać przede wszystkim, czy nas dobrze widać, czy nic nie zacina. I zaczynamy lecieć z tematem, także dajcie znać na czacie, czy wszystko jest git. No, dajmy sobie chwilę. Tak jest. No okej. Okay. Ale nie czuć. Czuć dopiero... Każdy może tutaj zasiąść, także wtedy można poczuć. O, siema Gabryś. Jest i Gabryś, proszę bardzo. Gabryś utknął gdzieś w Katowicach, ale mógł się połączyć, to wiele dobrze. No i jest Ewelina. Tutaj dzisiaj pan K, myślę, będzie miał na pewno co nieco do powiedzenia odnośnie pani Nefre, bo widzę, że ten temat jest ostatnio bardzo mocno wałkowany. Nawet w niedzielę doszło do takiego incydentu tutaj akurat na moim prywatnym telefonie, że ktoś tam się ze mną kontaktował, kto się podawał za księdza, egzorcystę, nie wiadomo skąd miał numer i tak dalej. Wmawiane były mi jakieś rzeczy, że tu musi do mnie przyjechać do domu, odprawić jakieś rytuały i tak dalej. No jest to temat mocno męczący, już powoli generalnie, bo ostatnio się spotykam chyba z czymś takim, że jest mi narzucane faktycznie więcej niż faktycznie się dzieje. Właśnie z tego powodu też miałem krótką rozmowę ostatnio z Radkiem z Mystery Hunters, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Pozdrowienia dla Radka. Jak i dla wszystkich widzów jego kanału Mystery Hunters. I puenta była taka... że pytałem Radka, jak to właściwie jest, jak to wygląda w kwestii opętań, bo faktycznie no, tych ekip do badań paranormalnych trochę w kraju jest, no nie ukrywajmy, że tu nie jesteśmy jedyni, ani nie ma tych ekip 3, 4 czy 5, tylko no, tych badaczy, nawet tych amatorskich, którzy nie mają swoich kanałów i tak dalej, no jest trochę więcej. I pytałem go o to, ile jest faktycznie potwierdzonych opętań przez takich ludzi jak my, i Radziu mi powiedział, że... Gaweł, co ty robisz? I Radziu mi powiedział, że jedyny przypadek, o którym słyszał, że ktoś doznał opętania, miał miejsce parę lat temu i stało się to w Zofiówce. Nawet nie wiem do końca, o kogo chodziło, bo nie zagłębiałem tematu. W każdym razie wiem, że u tej osoby, która doznała tego opętania, ponoć działy się różne rzeczy w domu i tak dalej. Tamta osoba już skończyła co prawda te badania, już skończyła prowadzić chyba swój kanał, bo tak zrozumiałem, że gdzieś tam te filmy były wrzucane z tych badań. Ale fakt faktem i też prawdopodobnie musiała ta osoba skorzystać z egzorcysty, ale to są takie informacje nie do końca w 100% pewne, także
mi się wydaje, że faktycznie jeśli za każdym razem jakby ktoś miał być opętany przez to, że robi badania, no to myślę, że pół kraju by chodziło teraz w opętaniu tak naprawdę. Znaczy przede wszystkim, i myślę, że to jest chwilę fajny temat, żeby zapytać K o to, ale nie oszukujmy się, do opętań dochodzi naprawdę bardzo, bardzo rzadko, wbrew pozorom. Nie jest to bardzo częste zjawisko. Mówimy o takich naprawdę poważnych opętaniach, bo kiedy już chcielibyśmy wziąć na tapetę jakieś przypadki, gdzie ludzie naprawdę odchodzili od zmysłów i tak dalej, no to jest na palcach jednej ręki policz tak naprawdę. Być może, nie wiem, nie chciałbym się tutaj wymądrzać, większe lub jakieś mniejsze naleciałości różnych energii zdarzają się nam w życiu codziennym i mamy do czynienia z całą ferią różnych energii. Z tymi mniej dobrymi też, tutaj kwestia tego, jak to do tego tak naprawdę podchodzi. Natomiast w przypadku tego konkretnego wydarzenia, które za nami chodzi już jakiś czas i w sumie jest skierowane do Pawła, no to na pewno warto na dzień dobry powiedzieć, że temat zaczyna być już troszeczkę męczący dla samego Pawła, z tego względu, że wiecie, dużo osób próbuje tutaj pomóc Pawłowi, a tak naprawdę, wiecie, nic się nie dzieje na co dzień. Nie? My mamy do czynienia z tym bytem, który się pojawia co jakiś czas. I tu przed chwilą nam fajnie o tym powiedział i ja za chwilę chyba skieruję właśnie moje pytanie do tego, do niego, dlaczego właśnie tak jest, że Nefre pojawia się w konkretnych miejscach. To posłuchajmy może, co możesz na ten temat nam powiedzieć. Jaka jest twoja teoria? Przede wszystkim cześć widzowie. Miło was dzisiaj tutaj ugościć u Pawła. Fajnie, że dzisiaj jesteśmy w trójkę. Trójka to też taka liczba magiczna, taka, która daje siłę, synergetyczna. Dużo tutaj powiedział Bartek o tym, że o tych opętaniach i zgadza się w tym 100%, dlatego że gdybyśmy przejrzeli książki na przykład Alana Kardeka czy Michaela Newtona, to tam bardzo dobrze to jest opisywane. Bardzo często jest tak, że eksploratorzy takich miejsc nawiedzonych nie do końca podchodzą z powagą i szacunkiem do tych dusz. I teraz wyobraźcie sobie, postawcie się na miejscu tych dusz. Jesteście, macie świadomość tego, że pewne sceny odgrywają się po raz kolejny. Tego, że jesteście przywiązani do pewnego miejsca, jesteście zagubieni, jest ciemno, jest zimno, nie ma nikogo oprócz was i nagle słyszycie jakieś głosy za ścianą, za mgłą, albo czasami nadwiedzicie kogoś fizycznie i ten ktoś zamiast z wami podjąć dialog, szanując was, przedstawiając się, pytając, mówiąc, dlaczego tutaj przychodzi i pytając, czy może pomóc, po prostu robi sobie żarty. Nie szanuje was, robi sobie żarty, 8 razy prosi o to, żebyście potwierdzili swoją obecność, prosi o coś, żebyście czymś rzucili albo coś powiedzieli i tak dalej. Do tego się śmieje. I bardzo często jest tak, to są sceny, które widzę na wielu takich kanałach, gdzie nagle kontakt jest fajna intensywność kontaktu, K2 uderza, jest ZB7, nagle jest taki pstryk i się kończy kontakt. Dlaczego? Bo ten duch ma już dosyć. Dosyć walenia głową w ścianę, tłumaczenia, mówienia tego samego 8 razy, bo to też kosztuje go ogrom energii. I teraz, kiedy dochodzi do nawiedzeń albo do ataków, tak zwanych attachmentów? Kiedy mamy do czynienia na przykład z duchem takim bardzo rozcieczonym, rozżalonym, na przykład takim, który został niesłusznie oskarżony, niesłusznie potępiony, niesłusznie albo złoczym zamordowany nagle. I takim właśnie świetnym przykładem takiego ducha jest chociażby duch opata z Sinic. Dlatego, że gdybyśmy się wsłuchali, znaczy oczywiście tu chłopaki fajnie zareagowali, załapali temat, gdybyśmy się wsłuchali w to, co mówi duch opata z Sinic. Dobrze, że to nazywamy Sieciny, przepraszam. No, na spokojnie, miejsce jest tyle, że... Sinic. Ja też mam... Sinice są w jeziorze. Też mam kiepską pamięć do nas, miejscowości. Okej, okay. Ale się nie dzieje. Sicinach właśnie ma takie zjawisko, takie miejsce, gdzie on mówi wprost, że ten żal, takie rozgoryczenie, żal do jego uprawców i do niesprawiedliwości, którego spotkała za życia, spowodowało, że on tam po prostu pozostał. Jeżeli chcecie się, może pewnie część z was się domyśliła, jaka była historia,
Opat zakochał się w kobiecie. Mieli razem dziecko, ta kobieta zaszła w ciążę. I według moich przeczuć i takich ustaleń, ta kobieta została po prostu wydalona, jak to się kiedyś właśnie wyrzucało, takie kobiece z dziećmi po prostu z tej miejscowości. Opat został ukarany za to. Bardzo ciężko, ukarany cierpiał bardzo mocno. I niestety wskutek tej kary po prostu zmarł. Więc on uważa z jednej strony, że został ukarany słusznie w pewnym sensie, ponieważ według tutaj prawa kanonicznego nie miał, znaczy miał żyć w celibacie, czyli nie mógł mieć rodziny. Aczkolwiek z drugiej strony kara, która go spotkała, była zbyt wysoka, ale też ukarano go za miłość. A miłość, jak pewnie się ze mną zgodzicie, jest najpiękniejszą uczuciem na świecie. I miłość jest uczuciem, energią, która nie gaśnie nawet w momencie śmierci. Więc może ktoś z was doznał takiego zjawiska, albo sam się o tym przekonał, że cierpiąc po odejściu pewnej osoby wam bliskiej, ta osoba po prostu przechodziła w śnie. To się bardzo często zdarza wielu osobom. To jest najczęściej spotykane doświadczenia, że tak powiem, zwykłych ludzi z kontaktem z tamtą stroną, nie? Że faktycznie, jeżeli ktoś bliski umiera, to albo doznajemy jakiegoś nawiedzenia chwilę po śmierci tej osoby, albo przychodzi do nas w snach, potrafi to być cykliczne, powtarzać się nie raz, nie dwa, i to faktycznie ma, tak jak mówisz, duży związek z miłością, no bo faktycznie ta osoba jest dla nas ważna, nagle znika. I gdzieś tam w pewien sposób do nas powraca. Ja bym chciał się tylko odnieść do tego, co mówiłeś na początku, o tym robieniu sobie żarcików. No niestety, znaczy nie będę tutaj mówił o kimkolwiek, nie? Mówię ogólnie o próbach kontaktu przez ludzi. To często wychodzi z jakichś zabaw, no często z jakichś... kostkę. Z jakichś, nie wiem, pijackich pomysłów typu o, zróbmy sobie seans z tablicą Ouija i inne tego typu rzeczy. Kuszenie losu, i tutaj masz rację, że bardzo często jest tak, że ta druga strona potrzebuje bardzo, bardzo dużo energii, żeby w ogóle móc się skontaktować, a my tutaj no, robimy sobie z tego jakiś jaja, żart. No i przez to wcale się potem nie dziwię, że niektórzy doznają tego typu rzeczy, że odpalają sobie sprzęty w swoich domach dla zabawy, dla głupiego pokazania komuś, że a coś tam wiem. A nieraz nie otrzymujemy właśnie takie informacje, że najczęściej ktoś po pijaku sobie odpalił, a to Ouija, a to Ghostboxa, a to coś tam. Życzę powodzenia. Wywoływanie duchów. Nawet dzisiaj koleżanka mi mówiła, że kiedyś właśnie była świadkiem, nie wiem, czy jak jesteś M z nami, to pozdrawiam cię serdecznie. Właśnie dzisiaj mi kumpela pisała, że jakiś czas temu była świadkiem, że była tam u koleżanek, koleżanki sobie coś tam popiły, odpaliły sobie jakieś tam, zaczęły się bawić w wywoływanie duchów. W międzyczasie czasnęło lustro w szafie, no i potem się zaczęło. Akurat ta moja kumpela w tym nie uczestniczyła, więc tam spoko luz, ale no pozostała ekipa, która przy tym brała udział, no to po prostu byli przerażeni tym, co się dzieje. No i często gdzieś na priv czy do mnie osobiście ludzie piszą, że takie rzeczy gdzieś tam widzieli, no i zazwyczaj po pijaku, nie? Bo ludziom się wydaje, że no co może się stać, nie? Przecież to tylko aplikacja, przecież to tylko jakieś głupia gra słów i tak dalej, nie? Do tego, zupełnie odwrotny. Do tego, co powiedziałeś w tym lustrze, to cytując księdza, już świętej pamięci księdza Pępkowskiego, to był przewodniczący egzorcystów w Polsce. On właśnie jak był egzorcyzmy, byłem tego świadkiem, były egzorcyzmy i tam załóżmy były modlitwy nad dziewczyną, uwolnienie. Było słychać takie szczekanie psów, gdzieś tam wycie wilków, jakby ktoś właśnie chodził w skutu łańcuchami po schodach, a ksiądz tak mówi, tak Pępkowski się obracał do mnie, nie przejmuj się, popisują się. Po prostu gość miał takie jaja, że mógłby je po prostu, wiesz, włożyć na taszce przed sobą, nie? A ja też mam 1,93 m wzrostu, Pępkowski był do mnie jeszcze wyższy. Ale czy wierzycie, czy nie, gość miał po prostu taką rękę. Był tak wielkim chłopem, on miał tak ogromne serce i pamiętam, to wtedy miałem 18 czy 19 lat, bo też właśnie przejdziemy do tego, jak się w ogóle u mnie zaczęło. Ja zawsze byłem, od dziecka byłem świadomy tego, że istnieje druga strona. Mało tego, miałem wymyślonego przyjaciela.
Ja tak samo. Znaczy może nie miałem wymyślonego przyjaciela, ale w dziadka domu widywałem różne dziwne rzeczy. No okej, okay, okej. Okay. Czyli teraz widzicie, jak ja w ogóle też uważam, że to, że dzisiaj się z chłopakami spotkałem, to nie jest przypadek. Nie ma przypadku. Ja uważam po prostu, że to były zbieg okoliczności, które nas tutaj razem połączył. I teraz tak, jak się u mnie to zaczęło? Zaczęło się w ten sposób, że miałem wymyślonego przyjaciela. Okazało się później, że ten wymyślony przyjaciel pasował idealnie do opisu małego takiego Franka, który zginął, był rówieśnikiem mojej mamy, zginął na tej samej ulicy w wyniku jakiegoś tam wypadku. Jak opisywałem mamie, jak ten mój wymyślony przyjaciel wygląda, no to po prostu zdębiała, myślałem, że osiwieje po prostu ze stresu, bo zdała sobie sprawę z tego, że jak ja mogę kojarzyć jej kolegę z czasów, wiesz, takiej szkoły podstawowej. I skąd to się bierze u dzieci? U mediów i osoby, które mają szerszą taką rzeczywistość, perspektywę, widzą rzeczy po tamtej stronie, mózg pracuje na trochę innych falach. Podobnie jest u dzieciaków, bo dzieciaki do 5-6 roku życia, czasami dłużej, mają też w inny sposób, na innych falach ten mózg pracuje, więc też odbiera pewne sygnały. Ja osobiście uważam, że tak zwane ogólne polimorficzne Ziemi, czyli taki jakby duchowy internet, to jest coś, co możemy odbierać. Medium właśnie mogą to, potrafią to odbierać. Właśnie co powoduje, że ja zawsze mówiąc w tym momencie, że myślę o duchu swojej zmarłej babci, co powoduje, że ona o tym wie i ona to czuje. Mhm. To jest sposób. Właśnie to jest, tak, to bardzo jest, mocna interakcja po prostu. To jest mega interakcja, to jest tak zwana prędkość myśli, to jest intencja myśli, intencja serca. Coś, co powoduje, że nasza myśl jest w stanie przebić się przez wiele, wiele takich stref astralnych. I to jest właśnie mega. Ja zawsze wychodziłem z taką intencją, jak ktoś interesuje się numerologią, to może sobie to zobaczyć i dobrze o tym wie. Jestem 9 z 27. Dziewiątka to jest taka numerologiczna taka cyfra, która ogólnie będzie miała skłonności i takie zainteresowania mocno ezoteryczne, okultystyczne. A 27 jest właśnie na tyle, jakby to powiedzieć, dopasiona, że to jest już bardzo stara dusza, która też wiele przeszła i ma jakby takie zadanie pomagać, prowadzić. Więc jakbyście sobie zobaczyli tutaj ostatni film ekipy z Sicin, tak. To wrzućcie sobie 1:06. Dobra, bo bym się teraz wygadał. Jeszcze podejrzewam, że wasi widzowie są bardzo kumaci, inteligentni, więc bym się teraz wygadał. Ale tam podczas tej ślepej sesji pada kilka takich, pada kilka imion, pada kilka takich określeń, które się pojawiły na filmach ekipy dopiero po mojej rozmowie z Pawłem. I tam pada też określenie światło, więc ja od samego początku wiedziałem, że jestem tu po to i po to jest mi ta dana ta wiedza, doświadczenie, żeby nieść tą pomoc i osobom, które jeszcze żyją i tym, które już odeszły. Właśnie za pomocą światła, więc kiedyś pytałem moją koleżankę medium, w jaki sposób widzą mnie duchy, to tak zacytuję, że widzą jako taki zajebisty słup złotego światła, bo tak, tak jest energetycznie w świecie duchowym, tak są pokazywane. Są hierarchie, jeżeli chodzi też tak. O aury, nie? Są wysoko w hierarchii. Tak są pokazywane właśnie duchy osób, które są przewodnikami w świecie duchowym, w świecie żyjących. Więc do mnie lgną właśnie takie dusze potrzebujące, czy w miejscach nawiedzonych, czy właśnie gdzieś na życiu takim prywatnym. Jakbyście mnie postawili, mam nie widać, to jest mojej tutaj aparycji, ale mam prawie 2 metry, prawie 120 kg, więc mam aparycję z buja, a gdybyście postawilibyście mnie na środku dworca głównego w Wrocławiu, ktoś potrzebuje pomocy, to instynktownie podejdź do mnie. To jest po prostu intuicja taka, wiesz, coś to po prostu bije ode mnie i podejdzie do mnie, mimo że wyglądam jak zbój. Dobra, bo jestem mistrzem dygresji, a czas mam ograniczony. Ze spokojem. Więc u mnie zaczęło się bardzo, bardzo szybko. Oczywiście, jak to w Polsce katolickiej, ja niczych tutaj nie obrażam uczuć religijnych, tylko u mnie to bardzo było często gaszone. Czyli nie było takiej rozumiałości ze strony rodziców, typu słuchaj, no rozumiemy cię, tam faktycznie tamta strona istnieje, wierzymy ci, że widziałeś tam na przykład babcię, dziadka czy kogoś innego. Tylko właśnie to było bardzo często dementowane, zduszane do poziomu parteru. Więc ja tak naprawdę dopiero obudziłem się jakby w tego słowa znaczeniu,
kiedy właśnie wspomniany ksiądz Pępkowski był u nas w miejscowości, bo miał taką jakby prelekcję, on jeździł po całej Polsce, po Wielkopolsce, po całej Polsce i właśnie tłumaczył ludziom, w jaki sposób można się wpakować w tarapaty takie duchowe. I na samym końcu tego nabożeństwa, kiedy już tą prelekcję skończył, popatrzył na mnie, o wierzcie mi, że czuć takie spojrzenie, wskazał palcem, a ty, synu, tak, ty, wiesz, że do ciebie mówię, przyjdziesz do mnie po mszy na zakrystii, bo musimy porozmawiać. I słuchajcie, no moi uczniowie mówią, co jest grane, no. Egzorcysta, do przyjaciół. Wpierw pewnie miałeś myśl, że może coś przed tobą zobaczył. Tak, 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 coś przed mnie zobaczył, albo coś przestrubałem. Powiedział, żebym usiadł i tak dalej. Powiedział jedną rzecz, że nic nie wydaje się, nic nie jest tak, jakim się wydaje, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, synu, w pewnym momencie dostaniesz takie dotknięcie, taki palec Boży, dostaniesz wiedzę, doświadczenie, to się w tobie obudzi, bo masz być pewnym narzędziem i masz nieść pomoc, ale wszystko zrobisz w czasie. Ja mówię, to czemu to gadać? To jest w ogóle grane. I w wieku 27 lat, teraz zobaczcie, w wieku 27 lat moja cyfra numerologiczna to jest 27. Zmieniłem bardzo mocno swój wizerunek i według mojej koleżanki, która jest medium, zmieniłem swój wizerunek tak, czyli dążyłem do tego, żeby mój wizerunek przypominał bliźniaczo wizerunek mojego jakby takiego pierwszego wcielenia. Czyli taki, wiesz, taki chyba wiking, nie? Głowa na łyso, broda i tak dalej. I powiem wam, że w tym momencie faktycznie zaczęły się szufladki otwierać, zaczęli się pojawiać ludzie w moim życiu, zaczęły się pojawiać na przykład takie sytuacje, kiedy czułem, że mogę pomóc. I na chwilę obecną, właśnie podobnie jak tutaj współpracuję też z innymi grupami paranormalnymi, przy czym jestem taką osobą, która ma z nimi wejść i czasami przy kamerach, czasami poza kamerami. Dziękujemy serdecznie. Dzięki za wsparcie. I czy też przy kamerach, czy poza kamerami po prostu usiąść, jeszcze raz poprosić te duchy naszych braci i siostry, żeby usiedli ze mną, żeby zerwali się wokół mnie albo przy mnie usiedli, powiedzieli, czego potrzebują i żeby usłyszeli, dostali taką energię, modlitwę. Mega, mega na przykład dla mnie jest wydarzeniem było, jak byliśmy w Owińskach kiedyś za starą ekipą. Może ktoś pamięta na YouTube taką ekipę Chris Paranormal. Ja tam też występowałem, znaczy nie występowałem, byłem poza kamerą, ale chłopaki też od mnie dostali materiały, które nie zostały wyemitowane nigdy, bo były zbyt mocne po prostu. Kiedy spotykamy się w trójkę już na tym poddaszu środkowego budynku w Owińskach, tego szpitala psychiatrycznego. Ja słyszę fizycznie, to musiało być bardzo mocne udrzenie energii, ponieważ ja nie jestem osobą, która słyszy i widzi. Ja jestem osobą sensytywną, czyli na przykład wchodzę do pomieszczenia i wiem, że pomieszczenie jest nawiedzone, czy jakiś tutaj duch przebywa. Mało tego, jestem w stanie, podobnie jak wy, wyczuć na przykład intencje albo emocje tego ducha, nie? Czyli wiesz, tak na przykład u ciebie jest taka sytuacja, że czujesz taką ciężkość, gdzieś tam taki kot zimny na plecach, bo jeszcze... No, mnie też ta sensytywność jest dość mocna, jeżeli chodzi o... No, bo załóżmy właśnie, tak, tak, no właśnie czujesz taką gniew, czy czarność wielkość w zależności od tego, co tam siedzi u tego ducha. No, co też w Miskach było tak, że usiedliśmy, autentycznie czułem takie szuranie, słyszałem takie, wiesz, szuranie papci po posadzce, po podłodze. Słyszałem też takie ciężkie żołnierskie buty. Ja mówię, oho, przyszły obydwie strony. Przyszły i ofiary, i oprawcy. Dlaczego? Dlatego, że oni dostali ten sygnał. To jest szansa na to, żeby się stąd wyrwać. I był taki moment, kiedy ja dosłownie usłyszałem niemiecki radiowęzeł. Dlatego, że nie wiem, czy tutaj możecie się tutaj, drodzy widzowie, wgłębić w temat Owińsk, jaka była sytuacja. Tam Niemcy w ramach programu T4 wjechali do tego szpitala. Część pacjentów z Owińsk na przykład zostało skierowane do fortu chyba 5-7, teraz nie pamiętam tej numerologii tych fortów, ale to były forty który właśnie... Któryś z tych poznańskich. Tak, 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 tak. Znaczy, obydwa to poznańskie. Tam ci zdolni do pracy byli tam skierowani, pacjenci niemieccy byli skierowani w głąb Rzeszy i tam też zamykani w takich pieszych koncentracjon lager, czyli takich właśnie pozakoncentracyjnych, takich właśnie, które miały zamykać te osoby.
Ale niestety osoby niezdolne do pracy, osoby pochodzenia polskiego, żydowskiego, gdzieś tam romskiego, no były i osoby w ogóle takie już bardzo często po takich zabiegach mocnych typu elektrowstrząsów, które nie były zdolne do pracy, były nieświadome swoich poczynań, no były po prostu były albo zastrzelone na miejscu już na terenie szpitala, albo były zamordowane na terenie tam w pobliskim lesie. Powiem wam, że jedną rzecz, jaką dostaliśmy od takie info bardzo ważne od naszej koleżanki, która z medium, Izabeli, że to jest takie złe miejsce i nasycone tak złą energią, bo tam też były odprawiane bardzo często ceremonie okultystyczne. I tam też chodząc po tym budynku, myśleliśmy takie przebitki, bo to w ogóle trafiliśmy na mega moment nieświadomie, trafiliśmy na rocznicę w ogóle mordu, kiedy Niemcy wjechali, wymordowali tych pacjentów. Więc powiem wam, to co tam się wyprawiało, to było strzał w dziesiątkę z jednej strony, a z drugiej strony niesamowite niebezpieczeństwo. Tak, zacarcie tej granicy było bardzo, bardzo cienkie tak naprawdę. Tak, i to był moment, kiedy ja fizycznie widziałem się na przykład pacjentów. Albo słyszałem kroki, słyszałem śmiechy, słyszałem właśnie jakieś takie zwroty po niemiecku. Ja sobie po niemiecku nie mówię, więc nie wiem, o co chodzi, ale nam Iza tłumaczyła. I co jeszcze? I słyszałem takie przebicia, słyszałem dosłownie niemiecki radiowęzeł. Ja mówię, co tu się dzieje? Przecież to był szpital. I dopiero potem mi Iza wytłumaczyła, mówi, tak, to był szpital, ale też Niemcy po wymordowaniu pacjentów założyli tutaj szkółkę SS. Więc słyszeliśmy po prostu komunikaty. I co było najlepsze, taką ciekawostką, co było najgorsze, że ci pacjenci zostali wymordowani i ten radiowęzeł ogłaszał, że niedługo przyjeżdża Führer. Gdzieś tam nie Führer, suma summarum, nie wiem, czy dojechał do tamtego miejsca, ale też tam tłumaczył. No, nie spotkałem się właśnie nigdzie na jakiekolwiek wzmianki czy zapiski o tym, żeby właśnie żeby sam malarz, artysta tam dotarł, ale tak. Nie pamiętajmy o tym, że historia w wielu przypadkach jest dziurawa i nie wszystko jest napisane, zanotowane. Zresztą mamy teraz przykład tego, jak się zmienia na żywo, choćby w szkołach, i wymazuje się połowę kart historii Polski. No tak, dlaczego nie wiemy, nawet chyba nie będziemy się w to zagłębiać. Nie idźmy z głodą w pokrzywy. Może za chwilę nas to zdejmą. Znaczy żartuję oczywiście, nie? Aczkolwiek teraz wracając do tych ognisk, bo to było chyba takie najmocniejsze moje przeżycie, jeżeli chodzi o miejsce nawiedzone, to właśnie Iza nam powiedziała, żebyśmy na pewno mieli przy sobie albo orgonity, to są takie gotowe właśnie zalane żywicą jakby talizmany, jakieś takie ochronne, ale faktycznie jak zobaczyłem, z czego one się składają, to miało to sens. Kryształ górski, kwarcyt, bursztyn, srebro, jeszcze jakieś tam, nie pamiętam, to były jakieś też zioła, które chyba tarszowe, to było wszystko zatopione w żywicy. I powiem wam, że faktycznie pomogło, bo wiele osób mówiło na przykład, że z ognisk wróciło bardzo takich, bardzo zmęczonych. Dziękuję, Ania, serdecznie. Dzięki, Aniu. Dotknął nas na przykład attachment, znaczy ich dotknął attachment, a właśnie bardzo często mając przy sobie orgonity czy kryształy górskie, bursztyny, no udawało się nam na przykład uniknąć takich gdzieś tam nieprzyjemności. I powiem wam szczerze, drodzy widzowie i chłopaki, że nie wiem, czy to była siła po prostu naszego umysłu, że my wierzyliśmy w to, że to nas ochroni. I dlatego nas to nie dotknął, czy faktycznie coś jest w tych kamieniach, aczkolwiek no było to bardzo ciężkie przeżycie. I teraz do czego zmierzam, jeżeli chodzi o to poddasze środkowego budynku w Iwińskach. Pierwszy raz dotknął mnie coś, co nazywało się właśnie takim jakby wsparciem, bo spojrzałem za swoje ramię, tam nikogo nie było, ale to był taki moment, taki mocnego sprawdzenia dla nas, dla mnie, dla Michała i dla Krzysia, właśnie z pewnej grupy paranormalnej, bo ja przed samym wyjściem do ognisk powiedziałem, że proszę o ochronę dla nas, proszę, żeby byli z nami nasi przewodnicy duchowi, ponieważ walka przed nami jest dosyć ciężka walka, bo weszliśmy tam już z intencją tego, żeby część tych duchów w ogóle uwolnić, żeby pomóc im odejść na drugą stronę. I zachęcam was, drodzy widzowie, żebyście sobie przeczytali książkę McLentona pod tytułem Wędrówka dusz. Ja również polecam i już nieraz polecałem. Dlatego, że tam bardzo fajnie Newton opisuje to, że jest pewna grupa takich sił duchowych czy duchów, takich przewodników, ale też ratowników, którzy w momencie są gotowi w każdej chwili się pojawić, jeżeli duch na przykład się obudzi, czyli zrozumie to, że no jest już martwy, opuścił swoje ciało, jest przywiązany do pewnego miejsca,
że ten duch przewodnik jest w każdej chwili w stanie go, po niego przyjść, zaprowadzić go do światła, wyprowadzić. Tylko musi chcieć i się przebudzić, że dokładnie, tak jest. Dokładnie. Tutaj tylko taka, nie, taka małą pauzę postawię. Co jest bardzo ważne, drodzy widzowie, to to, że dr Newton, właśnie, już sprzedałem swoją myśl, to był naukowiec, nie, to był psychoterapeuta, który badał ludzi, wprowadzając ich w stan nadświadomości, więc mam tutaj do czynienia nie z literackim bełkotem, tylko faktycznie badaniami na żywych organizmach, którą przeprowadził na setkach pewnie mniej więcej ilości pacjentów i mógł dowiedzieć się poprzez wprowadzanie ich w stan nadświadomości, czyli tak jak to się mówi, odblokowywać pamięć duszy, dowiedzieć się, co jest po drugiej stronie i dzięki temu wszystkie teorie, które opisał, no mają jakiś większy sens. Co jest najciekawsze, to te wszystkie rzeczy, które on opisuje, powtarzają się praktycznie przy każdym z jego pacjentów, czyli dokładnie, nie ma tu przypadku. Nie? To nie jest tak, że jeden widzi tęczę, drugi widzi fale dźwiękowe, a trzeci w ogóle mówi, że nic nie widzi. Każdy z tych ludzi, którzy byli badani przez Newtona, mówił praktycznie kropka w kropkę to samo, może delikatnie interpretując inaczej swoimi słowami, ale wydarzenia z tego, co dzieje się po śmierci, i doświadczenia, każdy ma mniej więcej takie same. I tutaj pytanie, kto był uważnie słuchał, co K mówi, bo padł taki temat jeszcze o aurach. To jest bardzo ciekawy temat tej hierarchii aur. Aur, może mówię? Aur, to tak, no. Miałem trójkę z Polaka, ale tak, przytapuję. Generalnie w świecie duchowym istnieje coś takiego jak hierarchia dusz. Im dusza starsza i bardziej doświadczona, tym świeci innym kolorem. I te najjaśniejsze właśnie w odcieniach złotego czy bieli to są właśnie dusze przewodnicy. Oni rzadko są zsyłani z tego, co też wiem, na ziemię, ale się zdarza, że mają jakąś rzecz do zrobienia tutaj. I tak jak mówisz, może być w twoim przypadku również tak, że jeżeli w pewnym momencie coś odkryłeś, że musisz pomagać, jeszcze trafiłeś na księdza egzorcystę, który ci o tym powiedział, no to tutaj nie ma przypadków. No to jest to, o czym mówiliśmy. Tak, nie? Jeżeli chodzi o Pępkowskiego, to był naprawdę arcykozak, jeżeli chodzi o swoją sztukę, bo on też wychodził poza schematy. Też dopuszczał na przykład temat reinkarnacji właśnie duchów takich ludzkich, czyli nie opierał się przy tym, że on tylko będzie wypędzał demony i tak dalej. Ale miał mega otwarty umysł i mam nadzieję, że ksiądz Marian właśnie też już po swojej śmierci odda nas szybko światło i może już się zreinkarnował, nie wiadomo. W każdym razie Owińska był na tyle właśnie przełomowym momentem w moim życiu, że ja usiadłem, poczułem takie właśnie jakby ktoś po prostu stanął za wami, położył wam rękę na ramieniu, powiedział: chłopie, jedziemy z koksem, bo masz robotę do wykonania, wiem, że się boisz, ale lecimy. I tak każdy z nas tak naprawdę miał. Jest taki moment, kiedy mój przyjaciel Michał się pyta tych duchów, czy to ci przeszkadza. No i oczywiście odpowiedź jest na tak. Czy mamy stąd odejść? Tak. I coś Michała tknęło. Popatrzył na mnie, powiedziałem, kiwnąłem głową i powiedział tak. Już dwa albo trzy razy kliknąłeś to pudełeczko. Jeżeli potrzebujecie pomocy, żeby stąd odejść, potrzebujecie modlitwy, energii takiej serca, to zapalcie, ale konkretnie trzy razy pomarańczową diodę na tym pudełeczku, które tutaj widzicie przede mną. I zrobili. Czekamy chwilę, pomarańczowe, raz, dwa, trzy. Mi po prostu, wiesz, ciarki przez plecy przeszły, on tak patrzymy na siebie. Puściliśmy sobie głos naszej przyjaciółki Izy, ponieważ Iza mówi biegle w języku niemieckim, więc ona jakby przekazała tym duchom i po prostu modliła się po niemiecku. Mój kolega Michał po prostu gdzieś tam odpalił sobie czołówkę i zaczął czytać kadisz hebrajski. No my z Michałem po prostu siedzieliśmy naprzeciwko siebie, zaczęliśmy z nimi rozmawiać, modlić się o nich i też właśnie mówić, że to najwyższy czas. Mówimy: słuchajcie, u nas jest 2020 rok, to jest 2020 rok. Słuchajcie, od czasu, kiedy to się stało, minęło mnóstwo czasu, wojny już nie ma. Musicie się obudzić, zrozumieć, że wasi oprawcy tak naprawdę to jest tylko wasze złudzenie, a oprawcy muszą przebaczyć sobie to, co zrobili. Więc kluczem do waszego odejścia stąd, do waszego spokoju, odejścia do światła jest to, żeby ofiary przebaczyły oprawcom, a oprawcy przebaczyli też sobie. Modliliśmy się za was, wiesz, też wysłaliśmy nam energię serca, mówiliśmy o tym, o wybaczeniu, o tym, że żeby znaleźli w sobie, każdy z nich znalazł sobie taką cząstkę światła, bo muszą mieć, żeby spojrzeli na moją aurę, żeby się połączyli z moją energią serca.
Odczułem, wiesz, takie mega gorąco i dosłownie przez chwilę się poczułem, jakbym stanął w takim strumieniu białego, ciepłego światła. I to było, wiesz, jakby to jakbyś sobie coś wyobrażał, czyli masz niby otwarte oczy, ale jakby w wyobraźni, w myśli coś widzisz. Ja w tym momencie zobaczyłem, jak otwiera się po prostu portal takiego, wiesz, czystego światła i wychodzi z niego kilka postaci. I później przewodnicy. Tak, i później po właśnie, to była tak jakby, wiesz, wizja gdzieś tam z tyłu głowy, ale cały czas się modliłem o te osoby, poczułem takie mega ciepło, wiesz, taką mega, mega taki komfort, bo wcześniej było, wiesz, mega ciężko. Wiesz, te energie tych dusz, tam według ist tam było około 25-26 duchów na tym poddaszu. To było, wiesz, coś takiego, że jeżeli mam być z wami szczery, to no miałem ciepło. Domyślam się. Miałem ciepło, tym bardziej, że wcześniej na sesjach one się, wiesz, po prostu przekrzykiwały, wiesz, one, wiesz, każdy chciał coś powiedzieć, coś zapytać, coś powiedzieć, wiesz, ja mówię, kurwa, mówię Krzysiek, ja mówię, co tu się dzieje? Emocje. Wiesz, emocje, nie? I tak mówię, Krzysiek, to mówię, ile was tu jest, nie? I Iza mówi, oj, dużo. Nie będę wam mówiła, bo ich jest mnóstwo. Są tu esesmani, są tu dzieci, są tu w zasadzie wszyscy, nie, może inaczej, nie wszyscy tu są, ale przyszli ci, którzy potrzebują pomocy, ci, którzy się obudzili. Bo ja cały czas chodząc po tym budynku mówiłem, że słuchajcie, tak znaczy miałem to w głowie, to jest w ogóle najlepsze, że miałem to w głowie, nie mówiłem tego na głos, słuchajcie, jeżeli chcecie przyjść, chcecie modlitwy, chcecie pomocy, wsparcia, chcecie pójść do światła, to będziemy za jakiś czas na poddaszu tego budynku. Skąd ona to wie? Bo tak akurat rzuciłem teraz oczy. Okej. Okay. Ale mi wie, no dobra, nie jest. No ale panie, sorry, ale akurat mi się tu ten komentarz okay. Rzucił w oczy i. Mania, czy ty wszystko musisz wiedzieć? Panie Kaupę o swoim wypadku. No to, ale to może inaczej. Uściślij, proszę. Chodzi o palec. Nie, no to akurat pudło, nie? Jeżeli chodzi o palec, to nic mi się z palcem nie stało. Nie wiem, może w poprzednim wcieleniu coś by się stało. Jeżeli chodzi o palec, no nie było żadnego wypadku takiego. Nie wiem, One Shadow, jakbyś mogła ściścić, albo mógłbyś ściścić, o co chodzi, to byłoby fajnie. Chodzi o palec, nie kumam tematu. Dobra, kontynuuj, Wania zaraz napisze co dalej. Sorry, że tak ten, ale tak, jasne, mówiłeś o tym wcześniej i akurat tu mi się rzuciło w oczy. Jeszcze tu krótki przerywnik, drodzy widzowie. Za dłuższy moment przyjdzie czas na Q&A, także wtedy będziemy czytać. Będziemy czytać po kolei wasze ten, bo teraz tutaj jest akurat prelekcja naszego gościa, także nie zwracamy za bardzo uwagi tutaj na czat, także spokojnie, będzie czas dla was, będziecie mogli zadawać pytania przede wszystkim do naszego gościa i przy okazji też do nas. Pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie wesprzeć nasz kanał, możecie dorzucić swoją cegiełkę przez Tipli. Dzisiaj zbieramy akurat Bartku na... Tak, na nowy sprzęt audio, żeby w naszych odcinkach nie było już dla nikogo problemów z dźwiękiem. Mamy już upatrzony sprzęt, który rozwiąże praktycznie wszystkie problemy i każdego z członków ekipy będzie idealnie słychać przy każdej możliwej konfiguracji, czy to podczas części historycznych, czy to na sesjach paranormalnych, czy ktoś będzie stał tyłem, przodem, skakał, turlał się, czy cokolwiek innego robił. Ten dźwięk będzie zarejestrowany w sposób idealny, więc bardzo będziemy trzymać kciuki, żeby uda nam się jak najszybciej na ten sprzęt uzbierać, bo no nas też osobiście to czasami męczy, że są czasami jakieś rzeczy, których nie da się dosłyszeć, albo trzeba naprawdę wytężyć słuch, żeby coś tam nie zrozumieć, no bo wiadomo, jak się poruszamy po tych wszystkich opuszczonych miejscach, to wiecie, i echo, jakieś inne rzeczy niesprzyjające akustyce bywają, więc to jest taki nasz cel na najbliższy czas i będziemy, mam nadzieję, jak najszybciej go dopinać. A to też przy okazji komfort dla was i dla waszych uszu, no bo a szczególnie dla tych, co słuchają na słuchawkach. Sami, no, bo czasami właśnie zwracacie uwagę, że jest albo za cicho, albo za głośno. Albo a tutaj buczenie i tak dalej. Tutaj też ten sprzęt ma wbudowany dysk, więc on całą ścieżkę dźwiękową tak, rejestruje. Tak, zewnętrznie. To są bezprzewodowe mikrofony, które też wycinają dookoła bardzo dużo szumu, hałasu, redukują dźwięk. No naprawdę sprzęt fajnej klasy. I myślę, że będziecie zadowoleni jako odbiorcy tych filmów, że one pójdą jeszcze wyżej. Także to wszystko ku temu, żeby te nasze odcinki były jeszcze bardziej dopieszczone. Także jeśli macie ochotę, możecie dorzucić grosik od siebie. Link w Tipli, do Tipli w opisie. Jeśli chcecie też wesprzeć nasz kanał, możecie to zrobić za pomocą przycisku, a tam czekają na was dodatkowe materiały z różnych naszych wypraw, a także odcinki bonusowe, które nie są publikowane nigdzie indziej. Także serdecznie zapraszamy i możemy kontynuować. Kto wie, może też pojawię się ja.
No. Wszystko przed nami. No liczymy na to. Oczywiście. To już podejrzewam, że całkiem niedługo. Wayne Shadow, jeżeli chodzi o ten palec, krótszy, może niesprawny, podejrzewam, że jeżeli masz takie zdolności, a podejrzewam, że masz, prawdopodobnie zczytałeś to ze mnie dlatego, że po głowie chodził mi mój przyjaciel, który niedawno w tym wypadku ten palec faktycznie uszkodził, więc może niekoniecznie chodziło o mnie, tylko mojego przyjaciela, ale widać, że masz bardzo fajny tutaj, jesteś bardzo sensoryczna i sensoryczna, właśnie tak, do... ona, no. Tak. Okej, okay. Więc jesteś bardzo tutaj wyczulona, masz fajny dar, pielęgnuj go. Jeżeli chodzi o wiejsko, właśnie skończyłem na tym, a na tym właśnie odprowadzenie przez przewodników, tak. Na tym, że pojawiło się takie wielkie, duże światło, to właśnie było tak, że chodziłem po tym, w ogóle mówiłem tego chłopakom, że coś takiego chcę zrobić, nie chciałem ich przestraszyć. Chodziłem właśnie po tych ogniskach i cały czas mówiłem, słuchajcie, jeżeli ktoś z was, jakaś dusza potrzebuje właśnie wsparcia, odejścia, modlitwy, światła, wybaczenia, przejścia na drugą stronę, to niedługo będziemy o godzinie, nie powiem wam godziny, bo znaczy, dlaczego nie mówię o godzinach? U nich nie ma czasu. Będziecie wiedzieli, połączcie się z moją energią serca, będziecie wiedzieli, kiedy ja będę gotowy do takiej rozmowy z wami. I właśnie w momencie, kiedy my weszliśmy na ten strych tego środkowego budynku w Owińskach, ja tego nie słyszałem. Potem dopiero Dixas tego nie słyszał, dopiero po obejrzeniu nagrań. Ja mówię, czekaj, ja mówię, Chris, bo oglądaliśmy nagranie, mówię, czekaj, Chris, coś słyszałem. Ja mówię, dajcie słuchawki. Zrobiliśmy słuchawki, podkręciliśmy dźwięk. Jest taki szept. Zikael. Przepraszam za taki gest, ale taki gest wykonywali naziści, czyli Sieg Heil, czyli przywitanie i Siegont. Oni przyszli. I to się zarejestrowało w formie EVP. Tak. Posłałem Pawłowi te materiały i wysłałem to do specjalisty, który spróbował mapować ten dźwięk. Powiedział, że nie jest w stanie go zmapować, to jakby się gdzieś wydobywał, nie wiadomo skąd. I on nie potrafi tego po prostu stwierdzić. Na pewno mówi, że nikt tam nie grzebał w tych nagraniach, nie jest w stanie z tego zmapować. W każdym razie, no powiem wam, że miałem ciepło i to by się właśnie sprawdzało, bo w momencie, kiedy myśmy weszli na to poddasze, zrobiło się dziwnie, takie wiesz, napięcie i ustawiliśmy się z chłopakami, robiliśmy wiesz, sesję SB7, dyktafony powłączaliśmy. No i zaczęło się szuranie papciami i buty żołnierskie. Ja mówię, ja pierd... Nie? Mówię, co tu się chłopaki dzieje? W momencie zadzwoniła Iza i mówi, chłopaki, macie mega robotę do wykonania, ale pamiętacie, co będzie zrobić? Mówię, tak, pamiętamy. No i okazało się, że może nie wszyscy z tamtego grona wtedy odeszli, w tamten wieczór, kiedy myśmy tą sesję zrobili, ale z 26 osób, które, znaczy z 26 dusz, które przyszły, wiem, że większość po prostu poszło do światu wtedy z tymi przewodnikami. I poziom satysfakcji, takiego wiecie, spełnienia tego, że zrobiłem coś mega, był tak wiesz, wspaniały i dodatkowo wiesz to, że następnego dnia żaden z nas wiecie, nie odczuwał żadnego attachmentu, żadnego zmęczenia, nic takiego. To też do mnie zrozumiał w ten sposób, że jeżeli tam wchodzisz w takie najgorsze naprawdę miejsca, gdzie miały miejsce jakiś okultyzm, składanie wiesz, ofiar z ludzi, nawet nie wiem, jakieś ranienie, i tak dalej, to wszystko będzie się może inaczej. Cierpienie, dlaczego szpitale najbardziej są właśnie nawiedzone, czy jakieś takie pałace, bądź sierocińce? Napiszcie mi proszę widzowie na czacie, czy ktoś z was słyszał taką koncepcję egregoru, albo czy ktoś z was wie, co to jest egregor? Piszcie. Dobrze, to się zgłasza. Zadam ci jeszcze pytanie. W sumie narodziły mi się dwa po drodze, jak tutaj nam opowiadasz. Pierwsze, trochę na naszej kawie, bo widzisz, my na przykład jak robimy swoje badania, to nigdy nie wchodzimy z zamysłem odprowadzania dusz, bo zwyczajnie nie czujemy się chyba na siłach, żeby coś takiego robić. Nie? Raczej wchodzimy z intencją zbadania, dowiedzenia się, potwierdzenia pewnych opowieści, tego co zostało przekazywane z ust do ust w legendach, w mitach. Mhm. Ale nigdy nie próbowaliśmy podjąć jakichś prób, wiesz, odprowadzania dusz. Inaczej, jeżeli, a było nieraz, z naszej strony pytanie, czy ktoś potrzebuje pomocy, to otrzymaliśmy konkretną odpowiedź, że tak, ta pomoc jest potrzebna.
To mi się zdarzało, czy zdarzało. Za każdym razem gdzieś tam sobie w głowie właśnie pomodliłem się za tą duszę, ale nie wiem, czy ona, wiesz, odprowadziła, czy nie, bo nie miałem okazji tego zweryfikować, ani tego nigdy nie poczułem. Natomiast rozumiem, żeby twoja intencja przy tego typu działaniach jest taka, żeby te dusze odprowadzać. Może inaczej. Tak i nie. Zobaczymy co. Ania Tulińska. Byłeś właśnie za One Shadow, czyli rodzaj myśli kształtu. Tak, jak najbardziej. Cierpienie zawsze najmocniej się przebija, najmocniej słychać zawsze ból, nienawiść i strach. Tak jest, zgadzam się w 100%. I to właśnie powoduje, że miejsca, które są właśnie w tym przesiąknięte, typu właśnie sierocińce, więzienia, szpitale, zakłady psychiatryczne, dlatego że one dosłownie, te mury dosłownie przesiąkają myśli kształtami, egregorami osób cierpiących. Bardzo często zaburzonych psychicznie i to na przykład, że my widzimy pewne jakieś tam obrazy. Ja kiedyś byłem też w górach stołowych, w górach sowich, w górach barskich i powiem wam, że prawie narobiłem wygacie w momencie, kiedy ja przehamowałem dosłownie, wiesz, awaryjnie przed grupą ludzi w pasiakach, którzy trzymali na swoich barkach belki, jakby wchodzili z lasu i trzymali takie, wiesz, bele drewna i wynosili. Pytanie, czy ci ludzie żyli? Potem tak sobie pomyślałem, no nie, gdzieś tam poszukałem. Dziękujemy potem. Serdecznie, pozdrawiamy. Dzięki wielkie. Dzięki za wsparcie. I wiecie, w momencie, kiedy na przykład ja sobie zdałem sprawę, że to nie może być prawda, bo to jest prawdopodobnie hologram osób, które tam po prostu przychodziły. Pewnego rodzaju takie wypalenie się, tak na przykład wypalaliśmy kiedyś dane na płytach CD. Mm-hmm. To jest też takie po prostu wypalenie takiego hologramu gdzieś tam czasowego na takiej matrycy czasoprzestrzennej. Tak samo właśnie jest w tych na zakładach psychiatrycznych. Bardzo często ktoś podąża za jakąś zjawą jakiegoś ducha, kobiety, mężczyzny, dziecka. Czy jest to celowe? Uważam, że nie. Jeżeli duch cię sam poprowadzi, chce interakcji, tak właśnie u was jest to z tymi różdżkami hiszpańskimi, to jest mega narzędzie, też wam potem powiem dlaczego, myślę, że się domyślacie. To jeżeli on tego faktycznie sam chce, to bardzo często was prowadzi do miejsca, gdzie on czuje się na emocji energetycznie, bo tam jest przykuty na przykład, albo tam zginął. To są takie miejsca, które są najbardziej takie nasycone energetycznie tym duchem. I teraz tak, czy jest sens podążania za jakimś tam widmem ducha? W zależności od tego, czy faktycznie was gdzieś prowadzi, że po prostu się pojawia. Bardzo często to jest po prostu hologram, który się będzie wyświetlał co jakiś czas. To jest taki jakby zapis energetycznego, co się stało i tego, że ta osoba tam po prostu zginęła, czy coś takiego się działo. Ale wiesz co, kwestia tego prowadzenia to tak, no ma to potwierdzenie w wielu naszych badaniach, no bo nieraz jest tak, że wiesz, kiedy przemierzamy korytarze z K2, to albo jest od razu pik w jednym miejscu, albo jest pojawianie się odczytów w różnych miejscach i ono się zmienia tendencyjnie do tego, gdzie jesteśmy. I bardzo często bywa tak, że w jednym miejscu nie ma kontaktu, w innym jest kontakt. Mówi się, że dla nich to nie różnica, czy są ściany, czy nie ma ścian, czy jest jakiś konkretny korytarz, czy nie ma tam nic fizycznego jakby w tamtym świecie, więc mogą sobie być gdzie chcą. A to nieprawda. Tak jak mówisz, tutaj się, to by się bardzo potwierdzało, czy jakieś miejsce, które jest dla nich w tym momencie ważne, nie? Albo tak jak mówisz, albo mogli tam zginąć, albo za życia może był to ich, nie wiem, ulubiony pokój, ulubiona komnata, cokolwiek tam, co przyciąga nas w to miejsce i chce z nami tam rozmawiać, bo albo czuje się najbezpieczniej, albo najmocniej w konkretnym pomieszczeniu na przykład, nie? No, ostatnio zauważyłem po sobie, że mam takie coś, że mnie w pewnym... Jest wsparcie następne. No, dziękujemy serdecznie. Nasza Monika. Egregor to w skrócie zbiorowa myśl. Tak, w fizyce kwantowej to jest to myśl zbiorcza, w ezoteryce jest to właśnie myślokształt. Za co uwielbiam ezoterykę i dzięki której, właśnie dzięki ezoteryce zrozumiałem po części fizykę kwantową. Son Goku, dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy Cinek. Dzięki za wsparcie. Jeżeli chodzi o fizykę kwantową, to jest po prostu, może inaczej. Ezoteryka to jest fizyka kwantowa, która została przekazana ludziom dawno, dawno temu, żeby mogli to zrozumieć. I dlaczego teraz mówię o egregorze? Dlatego, że jeżeli na przykład egregorem
takiego lęku, bólu, cierpienia tych duchów, mogą wyjść tak, być właśnie tak zwani ci panowie domu i tak dalej. Czyli i może być tak, że te duchy, bojąc się czegoś, bojąc się cierpienia, następnych gdzieś tam jakichś cierpień, torturowania, czując ogromne poczucie żalu, one same tak naprawdę mogą w stanie stworzyć takiego własnego demona. Demona, osoby, ducha, który będzie prześladował. Następna rzecz, mówisz o tym, że dla duchów nie ma czasu, przestrzeni, nie ma ścian, przeszkód. W porządku, pod warunkiem, że o tym wiedzą. No tak, bo mogą o tym nie wiedzieć. A jak nie wiedzą, to? To mogą myśleć, że wciąż... Wciąż żyją, wciąż są, wciąż są ograniczeni. I teraz tak, dlaczego duchy nie odchodzą? Bo na przykład nie wiedzą, w jaki sposób to zrobić. Ktoś był ateistą za życia, albo on dalej nie wierzy w to, że on nie żyje. Jest zbyt bardzo przywiązany do swojego majątku, do swojej rodziny. Jest zbyt rozgoryczony tym, że na przykład odszedł zbyt wcześnie. Jest zbyt szybko. Zbyt szybko, tak. Zbyt szybko odszedł. Na przykład szuka sprawiedliwości, bo ktoś go zamordował. I wiesz, w jaki sposób próbuje wpłynąć na to, żeby faktycznie tego sprawcę znaleziono. I ja na przykład odwołuję się bardzo często w rozmowie z tymi duchami i z taką jakby uświadomieniem ich, że to, co ich spotkało w życiu, to po części będzie prawo karmiczne. Żeby pogodzili się z tym, co się stało, bo to ich tylko blokuje. Zadaję zawsze proste pytanie. Czy dalej chcesz tutaj być w tym budynku, w tym miejscu? Chcesz być dalej przykuty, dalej się bać? Czy dalej chcesz, żeby to ta sama scena, ten sam dzień się odgrywał w nieskończoność? Taki dzień świstaka trochę, nie? Ja mówię, przyjacielu, przyjaciółko, bracie, siostro, minęło 120 lat. A ty dalej tkwisz w miejscu, nie rozumiesz tego, co się stało. Ja ci powiem, opuściłeś swoje ciało. Jesteś teraz energią duchową, która nie ma ograniczeń. Możesz wszystko. I pytanie, czy chcesz dalej zostać tutaj i dalej się męczyć? Czy na przykład chciałbyś zobaczyć swoich najbliższych, rodzinę, przyjaciół, bo ich dawno nie ma na tym planie. Ja wiem, że ty ich szukasz, ale ich nie znajdziesz. Ich tu już nie ma. No to ta nieświadomość ich. Nie? Moniko, bardzo dziękujemy. Dzięki, Monia. Ich tutaj nie ma. Wiesz, gdzie są? Ja mówię, są tam, gdzie możesz się odejść w każdej chwili, tylko potrzebuję twojej intencji. A pozwól, że zadam ci jeszcze pytanie, cofnę się kawałek do twojej wypowiedzi, bo napomknąłeś tutaj o panach domu. Jakie jest twoje przemyślenie na temat tych bytów, bo chyba tak można by je nazwać, bo często jest to też niejasne, bo albo są sytuacje, w których widzimy, że taki pan domu jest w pewien sposób oprawcą, albo trzyma wszystkich krótko i oni się go boją i nie chcą rozmawiać i są przepędzani przez niego. Mhm. Albo w drugą stronę, czasami są takie sytuacje, przynajmniej tak interpretuję z różnych rozmów, że on ich chroni, ale w taki sposób wcale niezły, tylko dobry, żeby może ich nie narażać w pewien sposób na rozmowę z nami, żeby nie wiem. No, pytanie do ciebie, jak ty to interpretujesz? Jasne. Wiesz co, czasami jest tak, że to jest taka zawsze Iza się śmiała, że to jest, ona mówi, ja nie mówię po polsku, to jest ten energia dominantna, czyli taka dominująca, czyli ktoś na przykład załóżmy, że oddział, jakiś tam oddział żołnierzy zginął, też miał jakiś taki przypadek, to był czy to była miejscowość pod Nysą, Grodków. Grodków starych chyba. I tam była też taka sytuacja, że jakiś tam duch, mam teraz ciarki, bo miałem mega rozmowę z tym duchem tego żołnierza. Był strzelec cieślar. On powiedział tak, ja bym z tobą, ja bym pogadał, ale nie mogę. Ja mówię, co się stało? Dowódca mówi nie. Czy wiesz, załóżmy... Czyli dowódca był ten dominujący. Tak, czasami załóżmy te duchy nie tyle się boją, co po prostu słuchają tego ducha, który gdzieś tam nad nimi czuwa, czy po prostu nimi tam gdzieś zawiaduje, jest najsilniejszy. Ale też zobaczcie sobie, powiedziałem Paweł, pytanie do ciebie, Bartek, czy oglądałeś taki film, który nazywa się Istnienie. Kojarzę ten film. W skrócie 15-16-latka budzi się ileś tam dni z rzędu, aż w końcu rozumie, że została razem z rodziną zamordowana przez jednego mordercę. Widziałem ten film. I czasami jest tak, że te duchy, obejrzyjcie sobie proszę drodzy widzowie ten film, bo jest niesamowity.
Następny film, jaki Wam mogę polecić, to możecie sobie zapisać Nos Solar, czyli Nos Solar, Nasz Dom. I to jest ekranizacja powieści Chico Javiera pod tym samym tytułem, czyli Nasz Dom, która opowiada, jak pewien lekarz kontaktuje się, Andre Luiz kontaktuje się z Chico Javierem i opisuje mu, jak wygląda kolejny Nasz Dom, czyli jak mniej więcej wygląda taki świat duchowy w momencie śmierci właśnie duszy, z czym dusza się musi tutaj musi się spotykać. Następna rzecz to jest to, że ten cały pan dom to może być też właśnie taka energia, której się duchy boją, uważają, że w jakiś sposób ma nad nimi autorytet, bo załóżmy za życia nimi zarządzała. Czyli załóżmy jakiś chłop, hipotetyczny temat. Jakiś chłop paszyziany, załóżmy, boi się swojego jakiegoś tam właściciela czy nadzorcy, bo przecież on za życia nad nim gdzieś tam nadzorował. Czyli załóżmy, jest taka sytuacja, kiedy wy się z jakimś duchem komunikujecie i on dalej myśli, że ten duch nad nim faktycznie włada. Ten duch podchodzi i mówi, słuchaj, co ty tutaj robisz? Tu masz robić swoje, nie, przyszli, okej, rozumiem, że z kimś tam chcesz się skontaktować, przyszli, ale masz swoją robotę do wykonania i masz z nimi, masz przestać. I proszę mnie stąd wygonić. Nieraz właśnie była taka sytuacja u was na filmach, że wygon ich stąd i do roboty. Drugie pytanie, które zadałeś właśnie, czy czasami jest tak, że ci panowie domu faktycznie te duchy chronią. To taka sytuacja miała miejsce właśnie w Sicinach, kiedy Paweł zakumał, że przyszła Nefreti. Nefreti, czyli Sylwia, nie wiem dlaczego w taki sposób się przedstawia, dlaczego nie mówi, tak mówią duchy. Może w świecie duchowym ma takie imię. Bo też wiesz, na przykład ja byłem kiedyś Alurykiem, byłem tam, miałem też inne imię, bo jako pierwsze wcielenie, które tam moja przyjaciółka znalazła, do którego się dokopała w prowincji Akasz, to był Aluryk. I to w XI wieku był Ostrogota, który był nawigatorem na statku. No i mi wytłumaczyło się, że stąd twoje zajawki dotyczące na przykład tam wikingów, jakichś takich właśnie ludów gdzieś tam nordyckich. I też moje, na przykład, moje imię duchowe też jest inne niż Aluryk i niż moje obecne imię, które w tym wcieleniu noszę. Ale co ciekawe, według numerologii i według kabały liczba wynikająca z mojego imienia to jest 9. Mało tego, mój tata przyznał mi się, że w momencie, kiedy szukał mojego imienia, to po prostu zasnął, taką drzemkę sobie, wiesz, wpadł, obudził się i wiedział, że moje imię to będzie takie, a nie inne. Takie, a nie inne, nie? I to było mega. Więc jeżeli o to chodzi o tą właśnie energię, która właśnie was odprawiała, to Paweł bardzo szybko zakumał i podejrzewam, że większość widzów też już się domyśliła, dlaczego Nefreti chodzi za Pawłem, czyli Sylwia, dlaczego za nim chodzi? Dlatego, że Sylwia cały czas widzi w Pawle, Paweł to jest reinkarnacja jej ukochanego. Jej ukochanego, który albo zmarł nagle, albo odszedł po prostu od niej. I nawet właśnie w Sicinach, dobrze mówię? Tak. Nawet w Sicinach padło takie określenie na SB7C podczas ślepej sesji, jesteś mój. I to już nie pierwszy raz w sumie, nie? Jesteś mój. I teraz, drodzy widzowie, zobaczcie sobie po odcinkach, że Nefreti pojawia się w takich miejscach, to jest świetny tekst, gdzie doszło do jakiejś takiej nieszczęśliwej miłości, do jakiegoś zawodu, albo na przykład zabójstwa w efekcie, czyli tam, gdzie wszędzie w te się pewnie szczęśliwa miłość, niespełnienie, tam Nefreti się pojawia. Dlaczego? Dlatego, że takie miejsce ściągają takie duchy. Ja na przykład miałem kiedyś taką prośbę o interwencję, dlatego, że działy się niesamowite rzeczy w domu i dopiero po prześledzeniu historii tego budynku zorientowałem się, że tam się powiesiły dwie osoby. Nastąpiło samobójstwo, aż po prostu się trzęsę, jak o tym opowiadam, ale tam się powiesiły dwie osoby i w końcu kiedyś tam przypadkiem na rękach córki tych właśnie właścicieli, tych osób, które poprosiły nas o interwencję, na córkach, na rękach ich córki zauważyłem ślady cięcia się. I zapytałem prostą dziewczynę, czy chce popełnić samobójstwo. Powiedziała tak. I połączcie, kochani, wątki.
duchy tych dwóch samobójców na mocy prawa duchowego, akcji i reakcji na mocy prawa kosmosu, prawa duchowego, jeżeli ktoś popełni samobójstwo, to jest chyba jedna jakby z najgorszych rzeczy, jaką może człowiek zrobić dla swojego życia duchowego, życia po śmierci, życia po życiu. Dlatego, że te duchy po pierwsze bardzo często są przywiązane do miejsca, gdzie popełnili samobójstwo, a jeśli nawet już się uwolnią z tego miejsca, idą do świata duchowego, to przez bardzo długi czas nie mogą się spotkać ze swoją grupą duchową, ale też nie mogą powrócić na ziemię. Czyli nie mogą doznać takiego przywileju, który się nazywa pocieszeniem rodziny. To są duchy, które muszą bardzo wiele przejść, jeżeli chodzi o takie uleczenie się duszy, ciała astralnego, ciała duchowego, muszą taką, jakby to powiedzieć, rekonwalescencję przejść. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Sylwia to jest duch, który musi zrozumieć, że już nie jesteś jej. Że mimo wszystko, że nosisz, że zasila cię duch, jakby jesteś reinkarnacją jej ukochanego, czy nawet gdzieś tam widzi w tobie tą energię, czy może nawet podobieństwo, to ty już nie jesteś jej ukochanym. Mhm. Masz inną kobietę w swoim życiu. Nie rozpoznaję tej różnicy. Nie? Masz inną, aczkolwiek masz tutaj, miłość. Nie? Tutaj jest tylko taka ciekawostka w jej przypadku, no bo oczywiście za każdym razem przy ostatnich kontaktach, kiedy ona się pojawia, no kończy się tym, że zaczyna Pawła wyzywać, to już jest normalne, ale ja zauważam, że wszyscy inni, którzy z nami rozmawiają, zaczynają okazywać strach. Jak ona wchodzi w grę, to wszyscy inni się boją. Za każdym razem, kiedy mamy z kimkolwiek kontakt i dochodzi do momentu, że wiemy, że ona się pojawiła, to słyszymy różne odpowiedzi, że ona tu jest, boimy się, uciekamy, nie chcemy i nagle wszyscy milkną, i do głosu dochodzi tylko ona. A co jest najciekawsze i co warto zauważyć, przy każdej okazji, i to chyba najczęściej za pośrednictwem Eweliny, kiedy ona jest anteną, ona pierwsze co mówi, to że słyszy głos kobiety w tle tunelu. Jakby była taka bez mocy, cicha, wołała coś, nie? I dopiero później z czasem prób kontaktu ona dochodzi do mocy i zaczyna rozmawiać. Więc to jest też ciekawe i warte do poddania w dyskusję. Właśnie tutaj nasz odruch pisze, że ona przejmuje kontrolę. Tak właśnie z nią. No dobra, a według ciebie, finalnie, jaki ona może mieć na mnie wpływ? Bo ja słyszałem po prostu chyba teorie wszystkie, jakie są możliwe. Od tego, że ona mnie chroni, jest dla mnie super świetna. Od tego, że lepiej jak nie będzie. Po to, że ja już jestem po prostu totalnie opętany i na mnie już za późno i najlepiej tak bym poszedł sobie nawiadów i tam dokończył żywota. Nie? To ja podpowiem pierwszy i potem niech odpowie. Według mnie żadna z tych teorii nie jest prawdziwa. Mm-hmm. Przynajmniej nie, po tym, co widzę, nie ma na ciebie większego wpływu w życiu codziennym. Macie połączenie, kiedy macie możliwość ze sobą porozmawiać w miejscach, tak jak Ka wspomniał, w których była tragiczna miłość, bo wtedy ten jest jakiś sygnał zapalny, że ona się pojawia. Ale wydaje mi się, że na co dzień nie ma wpływu na twoje życie. Mhm. One Shadow. Za chwilę też przejdziemy. Już za chwilkę w ogóle przejdziemy do sekcji pytań i odpowiedzi. Słuchajcie, no, wasze tutaj odpowiedzi, pytania są mega, bo to właśnie świadczy. Tak, za chwilę będzie sekcja cały czas dla was, także będziemy pytanie po pytaniu czytać i tutaj będziemy. Kurczę, Monika Zagacka, One Shadow, Ania Tulińska, Sebox, jest tutaj Michał Drapa. No tutaj lista pytań jest spora, także za chwileczkę przejdziemy do pytania, was. Pytania, komentarze, poziom waszej świadomości jest niesamowity, bo ja uważam osobiście, że on wcale nie odstępuje tutaj mojej wiedzy, może nie doświadczeniu, tylko bardziej wiedzy. I zobaczcie, jeżeli ktoś otwiera się, to jest takie powiedzenie, które ja uwielbiam, Jakuba Łączka, mojego takiego też mentora, który powiedział jedną rzecz. Umysł działa, jest jak spadochronu, że działa, kiedy jest otwarty. W momencie, kiedy wy faktycznie podchodzicie do tematu z energią serca, jesteście otwarci, chcecie pomagać, faktycznie rządzi wami taka biała energia, światło, to nagle w waszej głowie, waszej świadomości pojawiają się rzeczy, których wcześniej nie widzieliście i nie nauczylibyście się przez dziesiątki lat. Nagle się jest tak, że wy szukacie jakiegoś rozwiązania, jakiegoś problemu, intuicyjnie ktoś wam to podpowiada, to się pojawia z tyłu głowy. To jest coś niesamowitego i to dlatego, że to duchy wam przychylne
Po prostu dają wam natchnienie. To właśnie opiekunowie duchowi widzą, że jesteście dojrzali i mogą was wesprzeć. Pojawia się i właśnie otwieracie się na ten internet duchowy, na to polemorficzne kosmosu, ziemię, jakkolwiek to nazwać. I nagle się okazuje, że wy z tego płyniecie pełnymi garściami. Dlaczego? Dlatego, że wasze serducho jest czyste, że wasze intencje są czyste, chcecie pomagać, chcecie odrzucić od świata więcej i wszechświat wam to da. On wam będzie chciał to dać, on wam da wszystko, czego wy wymagacie, czego chcecie, czego pragniecie. Jeżeli to jest coś dobrego, to wam da coś dobrego, że będziecie chcieli, będziecie myśleli negatywnie, to faktycznie wam to życie dopierdoli, mówiąc brzydko. Jeżeli chodzi o nefro, bo tutaj też Monia Zagacka mega napisała, że nic ci nie grozi. Teraz tak, jaki problem jest z nefrem? Z Nefreti, bo ona się wkurza, mówimy nefrę. Znaczy inaczej, tam padło nefry, ale komunikat był przerwany. Wiem właśnie od Moniki, od jednej mojej koleżanki medium, że to jest Nefreti albo Nefretet, ale bardziej Nefreti, jeżeli chodzi o to właśnie to imię duchowe. I teraz tak, jaki jest z tym problem? Dlaczego duchy uciekają? Dlaczego chcą odchodzić? No Bartek, no weź włóż zgniłe jabłko do koszyka pełnego dobrych jabłek. Co się stanie? Wszystkie nie zginie. Dlatego oni od niej uciekają, dlatego że ona, mając sobie taką zapalczywość, żal, złość i rozpaczenie, wpływa na ich fluidy, na ich energię, na ich pole morficzne, na ich pole tak energetyczne, więc oni uciekają. Mało tego, ten duch jej opiekuńczy, który za jakiś czas podejmuje próbę wytłumaczenia jej tego, że słuchaj Sylwia, to już jest koniec, to już było. Jest takie, słuchaj, skończ, daj sobie spokój, odejdź stąd, bo to cię tylko rani. Jest takie, przegoń ich stąd, niech stąd odejdą, wyjdźcie stąd, zakończcie to. Dlatego, że im bardziej ona, wiesz, ma z tobą kontakt, im bardziej ona, wiesz, to jest taka zapalczywość, jakby jakaś, sorry, tak to powiem, jakaś psychopatyczna twoja była, wiesz, jak tylko cię dostanie swoje ręce, to jesteś mój, nikomu cię nie oddam, jesteś tylko mój, dlaczego odszedłeś, ty dranie, ty dupku, ty blok, już wyzywać cię po prostu, nie? Tak, więc... bo na tym ostatnim odcinku, no ona była... bardzo pobudzona. Chyba ale pierwszy już... raz aż tak bardzo jak... Nie, pod koniec rozmowy w Stoszycach, kiedy właśnie byliśmy z One Shadow przy okazji na realizacji odcinka, to też pod koniec zaczęła być bardzo taka wyzywająca, że groziła ci śmiercią. No groziła, ale nic się nie wydarzyło. Nic się nie wydarzyło, bo się nie wydarzy. No, wiesz, ona by to mówi po prostu w złości. Natomiast ja chciał takiego ciekawego zauważyć na temat teorika o tych miejscach związanych z miłością i z tym przypadkiem. Bardzo mało istotny szczegół, a myślę, że potwierdzający to, co Ka mówi. Odcinek, który realizowaliśmy z Sylwią, która nam pod koniec naszych badań oświadczyła, że straciła dziecko. Tam Ewelina na głos też powiedziała jej imię, tylko wtedy tego nie wyłapałeś i nie podjąłeś w ogóle kontaktu, więc do tej rozmowy nie doszło. Ale było to miejsce związane z miłością matki do dziecka. I znowu pojawiła się ona. Bo imię padło. Dzięki Marta za wsparcie. Bo imię padło, ale nie weszliśmy w nurt rozmowy z nią i o niej tak naprawdę. Bo nie wiem, się czy dowiedzieć. Raczej tego świadomie nie zrobiłem, bo pewnie jakbym to wyhaczył, a czy to. Aha, bo to już było, no tak, po tej całej akcji, więc. Tak. Pewnie jakbym to wyhaczył, to bym ciągnął temat. Słuchajcie, nie ma co się biczować, bo bardzo często nie ukrywamy. To jest tak, jak ktoś na przykład ma skoczyć ze spadochronem i się zawaha. No, człowiek nie jest takim, nie rosło mu skrzydło, on nie ma takiej intuicji, żeby się rzucić w przepaść. Tak samo, wiecie, na przykład jak ktoś otworzy umysł swój i swoje serce i tak dalej na to, żeby faktycznie pomagać i w tych miejscach, tak jak ja jest dosyć często, to się... Może inaczej. Kiedyś zawodowo byłem ochroniarzem, ochrona osobista, ta grupa interwencyjna i tak dalej, więc jak załóżmy, to chodziło o takiej sytuacji, gdzie był stres, gdzie było trzeba szybko zadziałać, trzeba było odprzeć atak, szybko komuś pomóc. Na przykład ludzie byli sparaliżowani, nie wiedzieli co robić, ja po prostu podchodziłem i działałem, dlatego że to było dla mnie klip poprzedni. Tak samo tutaj jest, wiecie, wydziałacie rok, działam trochę dłużej i to jest normalne, że czasami czegoś, wiecie, nie wyłapiemy, na coś nie wpadniemy, bo po pierwsze jest noc, człowiek nie jest stworzony do działania w nocy, nie jest stworzony do działania po zmierzchu. Do tego dochodzi zmęczenie, do tego dochodzi presja, że faktycznie ścierają się dwa światy. No plus wyczerpanie energetyczne, jest czuły na to. Skupiamy się na tym, żeby nie wejść gołą dupą w pokrzywy, żeby czegoś nie powiedzieć, a nie zrobić, co spowoduje, że ten świat duchowy gdzieś tam zareaguje na to negatywnie. Więc ja też miałem na przykład takie sytuacje, że z chłopakami wyłapywaliśmy dopiero w momencie edycji jakby odcinka czy materiału. U nas praktycznie zawsze. Albo na przykład jest tak, albo na przykład wyjeżdżamy z jakiegoś miejsca nawiedzonego i ja mówię, kurwa, przecież chodziło o to i o to na przykład, nie? Że podczas tej sesji SB7 chodziło temu duchowi o to i o to, więc
To jest normalne. Jeżeli chodzi o Sylwię, jakkolwiek tam na niej w świecie duchowym, to co bym osobiście zrobił, to w miejscu, gdzie, może inaczej, jeszcze też wam gdzieś tam potem zaproponuję, żebyśmy się do paru miejsc udali, żeby właśnie to odprowadzenie wykonać. W szczególności taką pierwszą duszą, którą ja bym kopał w tyłek, zapalił do świata duchowego, do światła, to jest właśnie Nefra, z uwagi na to, znaczy no Sylwia, z uwagi na to, że jest bardzo zagubiona. Rozmawiałem z paroma osobami, zgadzają się ze mną, że prawdopodobnie to, w jaki sposób, wiesz, ta relacja, która was gdzieś tam łączyła w przeszłości, to, że ona, wiesz, to załóżmy, że ona się nie pogodziła ze własną śmiercią albo ze stratą tego ukochanego, spowodowała, że ona nie potrafi przejść do świata, nie jest w stanie przejść do świata duchowego. Mhm. W związku z tym ona też nie rozumie tego, że coś dotyczące się kończy, żeby na przykład poszła do świata duchowego, ona musi zamknąć ten rozdział, pogodzić się z tym, wybaczyć swojemu kochanemu sobie, że takie rzeczy robiła i po prostu odejść. W momencie, kiedy ona się z tobą spotyka właśnie w takich miejscach, które są przepełnione taką energią nieszczęśliwej miłości, to ona jeszcze bardziej, wiesz, się odpala, jeszcze bardziej się nakręca. To, co trzeba było z nią zrobić, kiedyś pomyślałem o tym, żebyś usiadł do tego tematu z Julką, a to nie jest dobry pomysł, bo boi się, że ona może ją zaatakować. Ale na przykład, żeby usiąść sobie w takim miejscu, gdzie ty poczujesz, że ona faktycznie jest. I wiesz, poza kamerami, bez sprzętu, właśnie usiąść z tą energią serca, usiąść z taką intencją, posłuchaj Sylwia, to jest bardzo ważne. I wiesz, uświadomić ją w tym, że wiesz dobrze o tym, że jesteś energią duchową. Wiesz o tym doskonale, o tym, że to już, że przeszłości nie cofniemy. Czyli zrobić to, o czym mówiłeś, uświadomić ją po prostu. Uświadomić ją w tym, powiedzieć jej, że czeka na nią rodzina, przyjaciele, znajomi, że będzie otoczona opieką, miłością, że to wszystko z niej zejdzie, ten gniew, żal i złość po prostu odejdą. A ona ze swoim kochanym się prędzej czy później spotka w świecie duchowym. Ale jeżeli będzie nadal tkwiła w tym, co robi, to nadal to na przykład będzie attachmentem dla następnych wcieleń swojego, wiesz, kochanego i cały czas będzie, wiesz, uziemiona, będzie uwięziona w tym świecie takim, wiesz, swoim. Mało tego, nie wiem, czy sobie kiedyś zadaliście pytanie na przykład, dlaczego jest tak dużo przebitek przez SW7. Dlaczego na przykład te odpowiedzi czasami się nie kleją ze sobą? A dlaczego, załóżmy, ty czekałeś 2 minuty na odpowiedź od Sylwii, że ma czarne włosy? No bo jak pytałem o takie szczegóły, musiałem trochę wyczekać. To fakt. I to nie było takie od razu, a inne pytania praktycznie... Więc teraz tak, czekam, jestem ciekaw komentarzy właśnie naszych widzów, aczkolwiek ja mam taką teorię, ona jest potwierdzona przez Newtona, przez innych takich właśnie osób, które pracują z energiami, że każdy z tych duchów może mieć swój jakby taki wymiar, czyli jest taka możliwość, że na przykład duch opata na przykład wie, że w tym pałacu jest kilkanaście dusz, bo właśnie w waszym odcinku w relacji właśnie ta pani wspomniała w bibliotece właśnie, że ten ksiądz powiedział, że właśnie widział tego opata schodzącego ze schodów, to jest też właśnie dla mnie dziwny symbol, że te duchy jak właśnie chcą coś przekazać, albo chcą robić wrażenie, to one właśnie wtedy schodzą ze schodów. Jakby, wiesz, jakby taki symbol odprawiały, że one, wiesz, skądś tam schodzą do nas i mają jakiś tam przekaz. I on mówi, że jest tu wiele duszy, potrzebują modlitwy. Bardzo często jest tak, że w miejscu nawiedzonym te duchy, jest ich kilkanaście, ale osoby nie wiedzą. Dlaczego? Dlatego, że po śmierci one jakby ten świat duchowy jest tak skonstruowany, że wymiar, który one tworzą, nie przychodzą do światła, na przykład nie przychodzą do światła duchowego i ten wymiar, który tworzą, jest zapisem energetycznym ich wspomnień z życia, czyli na przykład osoba, która zginęła nagle, no to jej jakimś tam wymiarem, w którym ona żyje energetycznie, jest na przykład pałac tam w Sicinach, tak? Załóżmy, opat jest przywiązany do pałacu w Sicinach. Jego na przykład ta ukochana i tak dalej jest przywiązana do pałacu w Sicinach. Jego córka, Monika, napisz mi proszę, Monika Zagadzka, czy to jest córka, czy to jest syn, ale to dziecko też jest przywiązane do tego pałacu w Sicinach.
I on, i na przykład opat, mając świadomość tego, że są tam, jest tam wiele duchów, już jest o wiele poziomów wyżej, mało tego, on prawdopodobnie wie, co ma zrobić, ale nie potrafi się rozstać z tym pałacem, bo wie, że te duchy będą go potrzebowały i ta natura, wiesz, tego zakonnika, tego pasterza dalej nad nim, wiesz, gdzieś tam bierze górę, więc chce tam zostać, chce tym duszom pomagać. I załóżmy, jest kilkanaście dusz, które żyją w podobnym miejscu, tworzą swój wymiar taki myślokształtowy też w tym miejscu i te wymiary się na siebie nakładają. Czyli tak, tutaj Gabryś słusznie zauważył, takie swoiste multiversum się tworzy. Tak. Tak, multiversum. I teraz tak, im więcej jest tym multiversum, tym się tworzy większa skorupa pomiędzy naszym światem, a ich światem. Mhm. I na przykład, jeżeli wy zaczynacie nadawać i otwieracie anteny pod tytułem SB7, to wy zadajecie pytanie i te duchy mówią, ktoś jest, kto nas słyszy, kto może z nami podziałać. I teraz tak, odbierają to każdy w swoim wymiarze. Mhm. No tak, stąd czasami odpowiedzi wydają się niespójne, bo każdy mówi coś swojego, albo czasem wydaje nam się, że jest ich tak wiele, że każdy próbuje się przekrzyczeć. Mało tego, one, wiesz, one na przykład orientują się, że nie są same i bardzo często tak, że załóżmy, wy coś pytacie, one gadają między sobą. A to jest bardzo częsta rzecz, że rozmawiają między sobą i nieraz to nawet już nie odnosiłem wrażenia, tylko byłem wręcz pewny, że my o coś pytamy, a tam jest dialog, nie? Weź mu nie mów, a może jednak mu powiem. A ja od choćby w sierocińcu, gdzie była w górce. W górce wąsowskiej, gdzie mieliśmy do czynienia z Marysią, tak? Dobrze pamiętam. Marysia chciała mówić, a ktoś ją wyzywał, Marysia, weź nie mów. Nie opowiadaj im, odejdź i jakiś mężczyzna ją naganiał, nie? Proszę się odsunąć, nie gadać. I faktycznie tam był dialog między dwoma duszami. Nie z nami, tylko między nimi, a myśmy to słyszeli po prostu. No nieraz tak się zdarzało, bardzo często słyszeliśmy takie rozmowy właśnie. Nie? I teraz zobaczcie, jeżeli ktoś nie ma świadomości tego, że zmarł, i załóżmy, to był jakiś, wiesz, opiekun czy szkolny nauczyciel i wiesz, nagle się okazuje, że oni was słyszą albo widzą, wyczuwają. I na przykład wyobraź sobie, że jesteś nauczycielem, masz jakąś tam dziewczynkę pod opieką, i nagle jakiś, widzisz, jakiś chłop z nią gada, jaka jest reakcja? No odejdź, nie gadaj, nie? Dokładnie. I teraz zobaczcie, też jak byliście z Gen Z w tej miejscówce i tam też to była tak mega sesja. Ta ślepa? Gdzie się tak, tak, ślepa sesja. I ja też uważam, że Ewelina, teraz nie obraźcie się na mnie, ale Ewelina ma największe zdolności mediumiczne. Bo teraz tak, drodzy widzowie, na pewno większość z was wie o tym, że wyczucie tego, że budynek jest nawiedzony, albo na przykład tego, że duchy są gdzieś tam w otoczeniu. My o tym wiemy, my to czujemy, ale na przykład pytamy, czy ktoś ze mną tutaj jest. No i ja sobie osobiście mogę pytać do usłanej śmierci, a tam daj sygnał czy coś. Nie usłyszę go, dlatego że ja osobiście nie mam zdolności mediumicznych. Ja tylko i wyłącznie jestem osobą sensytywną, ja go wyczuję. Na przykład mogę się o niego pomodlić, przywitać się z nim, powiedzieć, że jest moim bratem i że go kocham, że się za niego pomodlę, wszystko się ułoży, to jest okej. Ale załóżmy, jeżeli pojawiłaby się osoba, która jest nie tylko sensytywna, ale załóżmy jest medium, to automatycznie jak ja poproszę drugą stronę o kontakt, to ona się skontaktuje i bardzo często robi to, co poproszę. Na przykład dwa stuknięcia w stół, dwa stuknięcia w ścianę. Więc w odcinkach, kiedy macie odpowiedź, na przykład te duchy wam odpowiadają i się kontaktują, to macie pewność tego, że jest wśród was osoba, która ma zdolności mediumiczne. Nie jest w stanie się duch zamanifestować, oni nie są w stanie być podjęte kontakty z drugiej strony, jeżeli ktoś, jeżeli nie ma medium. Osobiście uważam, że Ewelina jest najsilniejszym medium w całej ekipie. Ma najsilniejsze zdolności. Też zauważcie, że ona pyta, czy ktoś koło mnie, tak właśnie mówi, tak, czy ktoś koło mnie stoi. Tak, bardzo często też mówi, że słyszę, ktoś coś mówi, ktoś coś śpiewa. Tak, tak. I Julka, pamiętam, był taki moment, kiedy właśnie Julka, to właśnie było w Sicinach, że ona mówi, że ty mówisz też, Paweł, że Szczyk, jakby ktoś szurał czymś, nie? Bartek, to sam, ktoś szura. A Wilna mówi, ja słyszę rozmowę.
No i tak samo było ze świecą, nie? Kiedy Paweł poprosił o dmuchanie świecy, i mówił, ktoś dmucha. Tak jest. Akurat tak, bardzo często ma, tak? No. Akurat przy niej, nie przy kimś innym, tylko akurat przy niej to było. No i też bardzo mocno ona emocjonalnie podchodzi do sesji, bo właśnie w tym, podczas tych badań, kiedy odwiedziliśmy się tym stresowanym dziecku, to ona po prostu wymiękła się, popłakała i musiała zakończyć sesję, bo nie dała rady. No bardzo emocjonalnie i często właśnie ma kontakt z dziećmi. Teraz zobaczcie. Ja tutaj z intencją zwracam się do Moniki, mam odpowiedź, że jeżeli chodzi o Pata, no to był to syn, chłopiec w wieku około 7 lat, zmarł wskutek choroby niedożywienia. To w tamtych czasach było to bardzo częste. Tylko jak możesz, to napisz mi, Monika, czy ich wygnano stamtąd? Jak to w ogóle wyglądało? Czy ich wygnano stamtąd? Czy ten opat tam został, ich stamtąd wygnano? Bo już doszliśmy do konsensusu, do takiej informacji, że opadł, zmarł na terenie pałacu i został potężnie ukarany i tam przebywał w podziemiach i w tym tunelu miał ogólnie przegwizdane. Ale właśnie co się działo z tą żoną? Jak możesz, Monika, odpisać, to będzie super, nie? Znaczy żoną, z tą jego ukochaną. A czy według ciebie ta Nefra jest tutaj u mnie w domu? Czy no gdzie tam? Przecież pies by ci wariował. Ja mam do ciebie takie pytanie. Czyli tak jak czułem. Taką teorię, która też się często nie powtarza, powiela w rozmowach ludzi. Zasiadko, słuchaj. Przerwę, Bartek, ale ja mam takie doświadczenie na przykład z moją suczką, która niestety zdechła, ale powiem wam, co jest najciekawsze. Według Newtona, że przed jakieś zwierzę kochaliśmy i ono się nam bardzo wbiło w pamięć, to po śmierci... Zosiadź, cicho, do siebie. Po śmierci właśnie w tym świecie duchowym możemy przecież te zwierzęta sobie przywołać. Następna rzecz. Jak ja się urodziłem, to ta suczka Rosie już była w domu. I za każdym razem, jak na przykład część się rodziłem, czy moja siostra, to w tym momencie mama się śmiała, że ona na chwilę odchodziła od kołyski, czy tam od łóżeczka. Słyszała kroki po schodach, jak się otwierają drzwi. Nasza ta suczka po prostu się z kimś witała, skomlała, tak jakby ktoś głaskał. Ktoś otwierał drzwi do naszego pokoju, tam gdzie dziecko spało, na przykład, czy moja siostra. Jakby przywitał się i to się kończyło. Mhm. I na przykład w śnie mojej mamy przyszedł do niej jej tata, czyli nasz dziadek, powiedział, wiesz co, i ręką nie przejmuj się, po prostu przyszedłem zobaczyć swoje wnuki. No, jak ja to usłyszałem od mojej mamy, to po prostu już usiadłem. Mm-hmm. Nie? Czyli wiesz, ludzie bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, że ta miłość, która bardzo często jest zasiana na przykład w jakimś wcieleniu, ona nigdy nie gaśnie. Czyli na przykład kwestia tego, że duchy bardzo często, właśnie u Newtona jest to bardzo fajnie rozpisane, że duchy, jak już tam są do góry, to dla nich życie na Ziemi czy na innej planecie to są takie trochę Simsy, nie? Że na przykład ktoś staje przed radą starszych i rada starszych mówi, słuchaj, dobra, wcześniej było takie, odpalmy sobie film, zobaczysz sobie, co spieprzyłeś, co trzeba naprawić, co zrobiłeś dobrze, nie oceniamy cię, wszystko super, a teraz dostajesz od nas taką rozpiskę, co trzeba zrobić i jak już będziesz gotowy, jak już się odpalisz w tym świecie, jak już się tam już spełnisz w tym świecie duchowym, stwierdzisz, że chcesz wracać na Ziemię czy na inną planetę, no to wtedy daj znać, no i pod warunkiem oczywiście, że rozpiszesz sobie scenariusz tego wcielenia. Tylko coś trzeba zrobić. Tak, że spotkasz osoby ze swojej grupy duchowej, że ktoś tam się, załóżmy, zgodzi na wcielenie się tam, załóżmy, w twoich przyjaciół i tak dalej. I z takim gotowym projektem proszę wrócić, my to ocenimy i jak się okaże, jest wszystko w porządku, to wtedy cię puścimy dalej. Ja tak, nie? Mówię, że coś odrabiam z poprzedniego wcielenia związanego z kobietami, bo wokół mnie są same kobiety, mam same córki wszędzie, bo moi ludzie są kobiety, więc... Coś na pewno tutaj z tym jest związanego. Ale to też warto zauważyć jeszcze jedną rzecz, o której Ka wspomniał. Zobaczcie, czasami za życia występuje coś takiego, jakby spotykamy drugą osobę, mówimy, to jest moja bratnia dusza. Nie raz, nie dwa bywa tak, że dwie właśnie bardzo bliskie sobie dusze schodzą tu równo i w danym życiu się spotykają po raz kolejny. Jeżeli mamy do czynienia z kimś, z kim się rozumiemy bez słów, że po prostu moglibyśmy góry przynosić, to możemy być niemalże pewni, że w świecie duchowym
To jest nasza najbliższa dusza, z którą tam spędzamy czas, jesteśmy najbardziej zaprzyjaźnieni, bo w ogóle jesteśmy do siebie miłością w różnych wcieleniach. Nie? To też się zdarza, że czasami uda się zgrać czasowo, żeby te dwie dusze ze sobą się znowu połączyły na ziemi. Nie, słuchajcie, ja mam ostatnie pytanie do K i przejdziemy sobie teraz do sekcji Q&A i polecimy dalej z informacjami, które dla Was mamy, no bo jeszcze trochę do tematów do przegadania jest. Więc moje ostatnie pytanie tutaj w tej kwestii... Dzisiaj live będzie jeszcze 5 godzin trwał. Nie, którą mamy godzinę, nie wiem, musimy w normalnej godzinie skończyć, słuchajcie. Co czy sądzisz... Do północy, tak. Co sądzisz o czymś takim, o czym się głośno często mówi, że przynajmniej na przykład w naszych badaniach paranormalnych, że ktoś może się podszywać. Mówię o jakichś złych bytach, które próbują podszyć się do kogoś innego. Bo mieliśmy może dwa razy w swojej historii, swoich badań taką sytuację, że zaczęliśmy to podejrzewać, ale do końca nie byliśmy pewni. I ja bym chciał Ciebie zapytać, jaka jest Twoja teoria na ten temat. Wiesz co, daj mi chwilę właśnie, bo jest odpowiedź od Moniki. To jest dla mnie mega ważne i to też Wam, to są mega informacje do tego odcinka tutaj w Ścinach. I teraz tak, zapytałem Monikę, jak to wyglądało właśnie, co się działo z rodziną tego opata, znaczy z jego ukochaną jego synem. Odpowiedź brzmi tak, trzymano ich na terenie opactwa w tajemnicy przed ludem, kobieta, a później dziecko byli źle traktowani, aby coś zjeść musieli ciężko pracować, byli złem koniecznym, darmowa służba. I teraz jak ten opat miał się nie wkurwić? I jak ma nie czuć żalu, złości i rozgoryczenia, kiedy dwie najbliższe mu istoty, które kochał nad życie, zostały tak traktowane, a w końcu on sam zmarł z tego zwycięczenia po tych wszystkich karach. No i teraz jak on, wiesz, no i to jest konsekwencja właśnie tego, w jaki sposób żył, jakie emocje czuł i przez to nie może przejść dalej na przykład, nie? Okej. Bartek, wybacz, przypomnij proszę swoje pytanie. Co sądzisz o tym, o teorii, że jakiś zły byt może podszywać się pod innych podczas kontaktu? Pod dziecko, pod kobietę? Zarówno ksiądz Pępkowski, świętej pamięci, niech mu ziemię lekką będzie, wspaniały człowiek, a zarówno też Michael Newton, powiedziałby jedno. Jaja sarobią. Dlatego, że są takie śmieszki, takie wytrykusy, cyrkuśniki, miglance. To są najczęściej duchy osób, które były ateistami, nie wierzą, wiesz, w żadne tematy życia po życiu. Jeszcze by się takich dwóch, trzech jelcarzy zebrało ze sobą, a tam komuś poświrujemy, a tam czymś czaśniemy, popodszywamy się, zrobimy sobie jaja. Czy bym się tego bardzo mocno bał? Ja osobiście uważam, że jeżeli nie przywołujesz duchów, które my nazywamy demonami, a są takimi po prostu bardzo zaawansowanymi w rozwoju, złymi gdzieś tam duchami, które owszem służą, ale za pewną zapłatę. Ja uważam, że w miejscach nawiedzonych nie ma takich tematów jak demony, chyba że na przykład zostały przywołane i zostały odprawione i tak dalej. Ale... Nam kilka razy w rozmowach padły słowa wprost. Wskazujące, że demon, tak? Że jest tu demon. Chyba kiedy to było? Przed ostatnim wypadku? Często. Właśnie chyba w tym, nie w Sierocińcu, nie? W górce. Tak. Było słowo demon. Zaczęło nas przeklinać nagle. SB7 z Voxa i to taki sążne przekleństwo. Znaczy, jeszcze ja bym w tym momencie uciął temat posłuchania, popisuj się. No, tak, Pępkowski. Tak mówi, robi ksiądz Pępkowski. Nie popisuj się, słuchaj, wróćmy do tematu. Powiedz mi krótka piłka. Czyli takie, porobię sobie, ja chcę ich wystraszyć, tak? Na przykład. Albo na przykład jakiś duch dziecka, czy jakiejś właśnie osoby, która jest podległa i boi się tego ducha, mówi, uważajcie, to jest demon, to jest zło wcielone, to jest duch, który załóżmy mnie gdzieś tam, wiesz, katuje, wykorzystuje energetycznie, to jest demon, uważajcie na niego. Bo właśnie z ich perspektywy taki duch można zacząć w dwa sposoby. Załóżmy tak jak im, czyli zaatakować ich, wykorzystywać, wiesz, być wobec nich agresywnym. Ale na przykład ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że ich życie takie na ziemi, codzienne, albo też właśnie wchodzenie w takie miejsca zakazane, albo przebywanie z duchami gdzieś w otoczeniu, może spowodować, że ich ciało astralne, ich ciało takie duchowe też uległo uszkodzeniu. I to też, czyli właśnie takie zapisy matrycy, które uszkadzają ciało, czyli załóżmy duch tego opata, tak? Ból, zawiść, gniew, rozłoszczenie, żal i tak dalej, spowodowały, że jego ciało zostało tak uszkodzone, że on nie może przejść dalej.
Więc na przykład duchy też na to ostrzegają, przed tym uważajcie, bo on do was podejdzie, zabierze wam energię, zaatakuje was energetycznie. Żeby się tak, i może część widzów się śmiać, aczkolwiek ja uważam, że to wszystko, co jest ezoteryką, to jest fizyka kwantowa, tylko wytłumaczone w inny sposób, nie? I tutaj bym jeszcze płynnie przyszedł do kolejnego pytania, które mi się rodzi, wiecie, takie, wiecie, dziennikarskie zacięcie. Ale to tak, o to chyba chodzi. Okej, jasne. Zobacz, bo kiedy już mówisz właśnie o tym zabieraniu energii, to też jest taka teoria, że często kiedy ktoś próbuje kontaktować się z drugą stroną, to ja nieraz czytałem komentarze od naszych widzów i tak dalej, że prędzej czy później wam się to odbije w życiu, że przyjdą do was nieszczęścia, smutki, pech i tak dalej, i tak dalej. Ja wychodzę z założenia, że to jest wszystko kwestią nastawienia, tak samo jak z protekcją, jak z różnymi talizmanami, ochroną, oczyszczaniem, że żeby coś się stało, to trzeba w to wierzyć i to do siebie przyciągnąć. I jaką masz teorię na